osuwam się. Mam takie poczucie, że się coraz bardziej zsuwam gdzieś psychicznie, duchowo, w takie stany, które po prostu jawią mi się jako śmierć. Nie potrafię dostrzec niczego dobrego w sobie. Nawiedzają mnie jakieś wspomnienia dawnych niegodziwości. Moje życie osuwa się ku śmierci. Czuję się jak ktoś, kto wstępuje do grobu, który nie widzi żadnej nadziei, tylko po prostu bezradnie obserwuje ten proces takiego spływania, bezładnego spływania gdzieś właśnie w ten taki tunel śmierci. Wydaje się, że właśnie o takich stanach może mówić ten psalm, modlący się człowiek. Woła do Boga, żeby wyszedł mu naprzeciw ze swoją pomocą, ponieważ jestem jak człowiek wstępujący do grobu. Usłysz mnie, kiedy wołam do ciebie, kiedy podnoszę ręce, wyciągam te ręce do ciebie, żebyś mnie chwycił za nie, żebyś zatrzymał mnie w tej mojej zapaści, cokolwiek nią na dzisiaj jest. Wyciągnij mnie z tego dołu, do którego się zapadam, i wciągnij mnie w swoją obecność, do twojego świętego mieszkania. Chcę tam oprzeć moje stopy, w twojej obecności. Chcę stać przed tobą. Nie chcę się staczać w dół śmierci, ale chcę stać przed tobą, który jesteś święty, który jesteś czysty, który jesteś samym życiem i który chcesz mnie tym życiem napełniać. To jest niezwykle mocne, bolesne wołanie, kiedy wydaje się, że bezradnie spoglądamy na jakąś taką zapaść, która dokonuje się w naszym życiu. I są ludzie, wiemy o tym, że są tacy ludzie, którzy z wyboru sobie po prostu podejmują w taki sposób lekkomyślny wędrówkę do piekła poprzez swoją, gdzieś tam w dół śmierci, poprzez swój egoizm, pychę, głupotę. I wydaje mi się, że ja tak razem z nimi po prostu tam gdzieś spływam w tym momencie. Boże, ratuj, zatrzymaj mnie przed tym staczaniem się, przed tym osuwaniem się w otchłań mojej śmierci.